Grzech, który pojawia się w życiu, ma ogromną moc zagłuszania w nas głosu Boga. Każdy grzech zaciemnia umysł. Zaczęło się od alkoholu, marihuany i tak zaczęłam błądzić. Zdarzały się wszelkiego typu profanacje, bezcześciłam po prostu Trójcę Świętą i nie szanowałam zupełnie imienia Bożego, bo nie widziałam nic złego w tym, co robię. Grzech nie jest sprawą prywatną, oddziałuje na innych. Tak jak i chwast, który pojawia się w ogrodzie i który oddziałuje na wszystkie kwiaty, które w nim są.